Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest czwartek 21 tygodnia zwykłego. I liturgia słowa zaprasza nas do 24 rozdziału Mateusza, konkretnie wiersze 42-51. Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał, nie pozwolił się włamać do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, w której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Lecz któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas dawał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan się ociąga, i zacznie bić swoje współsługi, będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tak, taka Ewangelia, która sugeruje pewne rozliczenie z jakiegoś wyznaczonego zadania. Właśnie, my tak mamy tendencję myśleć bardzo silnie zadaniowo. To jest konsekwencja grzechu pierworodnego, że bardzo silnie mamy takie myślenie zadaniowe, że trzeba wykonać jakieś zadania, z których to zadań będziemy rozliczeni. Nawet Jezus jakby zdaje się w dzisiejszej Ewangelii sugerować, że tak właśnie będzie, że będzie rozliczał sługę, którego postawił, prawda, nad swoim mieniem, czy ten sługa wykonał wszystko tak, jak miał wykonać. Jakby taka sugestia jest w dzisiejszej Ewangelii i myślę, że ja tak sobie myślę, że dla nas to jest sugestia rozliczenia z zadania, właśnie dlatego, że mamy takie zadaniowe myślenie. Właśnie, że zobaczę, to jest gdzieś tak pobrzmiewa we mnie już od jakiegoś czasu, od kilku dni, pobrzmiewa we mnie właśnie, no na przykład jak żeśmy rozważali Ewangelię o robotnikach winnicy, zaproszonych do winnicy, którzy to zaproszenie zrozumieli tylko i wyłącznie jako zaproszenie do wykonania zadania w tej winnicy, a nie zauważyli tego, że to jest zaproszenie do bycia z gospodarzem, do nawiązania relacji z gospodarzem w ten sposób, do nauczenia się czegoś od niego, do przejęcia jego stylu życia, stylu myślenia, do przejęcia ostatecznie jego radości. Właśnie ciągle we mnie tkwi 15 rozdział Jana, czy wypowiedź taka Jezusa z 15 rozdziału Jana, gdzie Jezus mówi, że jego celem jest to, żeby w nas była jego radość, żeby nasza radość była pełna. Właśnie jego radość, żeby nasza radość była pełna. Właśnie celem Boga jest zaproszenie do radości, nie? I właśnie są takie przypowieści Jezusa, na przykład o talentach, nie? Gdzie tam pada takie stwierdzenie: wejdź do radości swego Pana. Sługo dobry, wierny, dzisiaj też sługa wierny, roztropny, wejdź do radości Twojego Pana. I zawsze chodzi o to, żeby wejść do radości Pana, wejść do radości Pana, żeby mieć w sobie radość Pana i żeby tą radość mieć w pełni właśnie. To okazuje się, że myślenie zadaniowe bardzo skutecznie nam tą radość odbiera, prawda? Kiedy, prawda, Adam przestaje widzieć w zaproszeniu do ogrodu rajskiego zaproszenie do bycia w relacji z Bogiem i z Ewą, kiedy widzi, prawda, kiedy przestaje widzieć troskę o ogród jako celebrację tej relacji z Bogiem, jako bycie razem, kiedy przestaje dla niego być najważniejsze bycie razem, przeciwnie, kiedy to razem staje się upierdliwością. I prawda, celem samym w sobie staje się zadanie do wykonania i to, co z tego zadania będę miał, to pojawia się trud, pojawia się niezadowolenie, rozgoryczenie, zniechęcenie i prawda, życie na zaciśniętych zębach, tak jak Jezus dzisiaj mówi, nie?
że piekło jest związane właśnie z zaciśniętymi, zgrzytającymi zębami. Nie? I do tego próbuje nas doprowadzić ze duch, że miażdżył na zaciśniętych zębach, prawda? Że ja muszę to spełnić, tamto spełnić, prawda? I jeszcze dobrze by było, jakby coś z tego wynikało, jakby mi zapłacili. No i właśnie jak nie wynika, jak nie płacą, prawda? Jak przeżywam ciągle rozczarowanie, bo ciągle za mało, bo ciągle nie ma nagrody, którą przecież miałem dostać za skrupulatne wykonanie zadania, prawda, no to zaczynam sięgać, tak jak Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, po coś, co mi jakoś tam umili życie, nie? Zaczynam jeść, pić, upijać się właśnie. No to są różne takie rzeczy, różne rzeczywistości. My sięgamy po różne rzeczywistości właśnie, żeby sobie dać nagrodę, żeby sobie dać przyjemność, prawda, która nie nadchodzi. Bo przecież, prawda, niby wypełniliśmy wszystkie zadania na zaciśniętych zębach i miała być nagroda, miał być zysk, a nie ma, prawda, ziemia urodziła ciernie i osty, prawda. Bo okazuje się, że z punktu widzenia Boga prawdziwym zyskiem jest zupełnie coś innego i nasze życie w ogóle nie ma nic wspólnego z zadaniowością, ani z zasługiwaniem na coś, ani z wypracowywaniem zysku. Właśnie nasze życie nie ma z tym nic wspólnego. I właśnie warto popatrzeć na kontekst tej dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus mówi właśnie o dniu owym. Mówi tak, że dwóch będzie pracować na polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. To są bardzo ciekawe stwierdzenia Pana Jezusa i ta dzisiejsza Ewangelia jest jakby kontynuacją tych stwierdzeń. Zobaczcie, o co chodzi w tych stwierdzeniach, że owszem, są codzienne obowiązki, ale ja mogę tak się przyspawać do tych codziennych obowiązków, mogę zobaczyć cel sam w sobie w tych codziennych obowiązkach, że kiedy przyjdzie miłość do mojego życia, kiedy miłość wkroczy do mojego życia, kiedy przyjdzie Pan, to po prostu go nie zauważę, nie docenię, bo przecież ja tu muszę pracować na polu, ja tu muszę mleć żarnami, prawda? Ja tu mam zadania do wykonania, prawda? Nie, że zaproszenie, jakie wystosował do nas Bóg w momencie stworzenia, to jest zaproszenie do życia życiem Boga, prawda? Zaproszenie do życia życiem Boga. A życie Boga to jest życie w relacjach. Prawda? Bóg jest bardzo prosty, Bóg, którego wierzymy, to jest fundamentalna prostota, to są osoby i relacje między osobami, to relacje miłości właśnie. I to jest wszystko, do czego zostaliśmy zaproszeni. I teraz cała reszta jest tylko sposobem na uczenie się tych relacji, na przeżywanie tych relacji, na celebrowanie tych relacji. Że to, co Bogu chodzi, to właśnie to Jego radość, nie? Radość Boga, to ta radość, do której jesteśmy zaproszeni, to radość osób, które są ze sobą w relacjach miłości, są razem. I to jest radość Boga. Natomiast my stwierdziliśmy, że nie, to jest marna radość, prawda, bo to jest trudna radość. Nie? Miłość jest jakimś trudem, bo trzeba myśleć, podejmować decyzje, bo miłość na tym się zasadza, na rozumności i na wolności. Prawda, trzeba takie rzeczy robić, nie? Prawda, lepiej bezmyślnie dać się wciągnąć w wir codziennych zadań, bezmyślnie, bezrefleksyjnie właśnie, tylko na zasadzie, bo mam zadania do wykonania i to jest najważniejsze. No i właśnie dlatego dwóch będzie robić na polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony, dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona, prawda, dokąd? No właśnie do radości Pana, do radości spotkania z tym, który przyszedł mnie kochać. Do radości spotkania z tym, który przyszedł mnie kochać. No i właśnie teraz Jezus to kontynuuje, nie? Nie wiecie, w którym dniu Pan was przyjdzie. Jakoś to sugeruje, wiecie, taką uważność, nie? Uważność, tylko uważność właśnie na co, nie? Jakąś celebrację chwili, nie? Jakąś dostrzeganie dobra, łaski, miłości, która właśnie tu i teraz do mnie przychodzi, która tu i teraz chce mnie kochać. Jakoś przypisanie tej miłości jakiejś wartości, nie? Właśnie to jest to, nie? Że pytanie jest, jaką ja wartość przypisuję, nie? Jaką ja świadomie wartość przypisuję, to ja mam rozum, ja mam wolną wolę, ja decyduję. Ja decyduję, co dla mnie jest wartością, co naprawdę dla mnie jest wartością. Prawda? To ja decyduję, ja podejmuję decyzję, nie? Tylko trzeba używać rozumu i wolności swojej, nie? Natomiast my bardzo nie lubimy używać rozumu i wolności, wolimy poddać się po prostu biegowi wydarzeń, wolimy ulegać, nie? No i jak tak ulegamy,
To właśnie tu jest taki problem, że życie samo w sobie, czas sam w sobie, świat sam w sobie, stworzenia same w sobie, to wszystko nie ma rozumu, nie ma wolnej woli i nie jest w stanie działać rozumowo, prawda, i zgodnie z rozumem, który nam został dany. To my zostaliśmy wyposażeni w rozum. I życie samo w sobie, prawda, upływające życie, upływający czas, wydarzenia, które się dzieją same w sobie, no nie mają rozumu, żeby jakoś refleksyjnie następować po sobie, nie? Prawda? I takie bezwolne uleganie po prostu, to prowadzi po pierwsze do chaosu, nie? A po drugie nigdy nie daje radości. Nigdy nie daje satysfakcji z życia, radości z życia, tej radości życia, którą ma Bóg. Bo takie bezwolne uleganie, no właśnie, bo radość można osiągnąć tylko wtedy, kiedy ja zdecyduję, czego chcę. Kiedy ja wiem dokładnie, czego chcę, to wtedy mam radość osiągania tego. Mam radość, no właśnie, że to osiągnąłem, że to otrzymałem, prawda? Kiedy wiem dokładnie, czego chcę, prawda? Kiedy potrafię podjąć decyzję, czego chcę. Teraz właśnie warto uważać przy podejmowaniu takich decyzji, czego ja naprawdę chcę. Bo właśnie Jezus uparcie wraca do tego obrazu płaczu i zgrzytania zębami. Nie? Właśnie to życie na zaciśniętych zębach, które ostatecznie prowadzi do odkrycia, że zostałem z niczym. Nie? Bo wszystko przeminie, absolutnie wszystko przeminie. Zostaną tylko osoby i relacje. To Bóg jest wieczny. Nie? To Bóg jest wieczny. Święty Paweł mówi w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, wszystko przeminie, zostanie tylko miłość. Zostanie tylko miłość. Nie? Właśnie, i po pierwsze chodzi o to, żeby widzieć miłość nawiedzającą mnie właśnie tu i teraz. Nie? Właśnie to jest ten wymiar czuwania, bycia obudzonym. To przebudzenie, które przynosi Jezus, to jest właśnie przebudzenie na to, co najważniejsze. Przebudzenie na to, o co tak naprawdę chodzi. A chodzi o to, że chwila po chwili przychodzi Pan z całą swoją miłością, przychodzi z miłością po to, żebym ja żył, żebym ja istniał, że moje życie, moje istnienie jest doświadczaniem właśnie przychodzącego Pana, Pana, który przychodzi z miłością. Człowiek do życia potrzebuje miłości, bo człowiek nie żyje bez miłości. Bóg stworzył nas z miłości i do miłości, prawda? Z miłości i do miłości. Jeżeli ja jestem niewrażliwy na miłość, jeżeli miłość jest w jakimś sensie dla mnie obojętna, jeżeli miłość staje się wartością pośród innych wartości albo coraz słabszą wartością, bo wszystko inne jest ważniejsze, nie? Trzeba najpierw zdążyć wszystko inne, a dopiero potem będę miał czas na takie fanaberie jak miłość, to przestaje to wszystko funkcjonować, dlatego że to miłość jest życiodajna. Miłość jest fundamentem życia i istnienia. Miłość Boga, prawda? I teraz sztuka polega na tym, żebym umiał żyć właśnie w taki sposób, żebym umiał czerpać miłość, dostrzegać miłość, która przychodzi do mnie, mnie kochać. Potrafił właśnie ucieszyć się tą miłością, dostrzec ją, celebrować, przyznać jej wagę, w ten sposób ją zaczerpnąć, prawda? I żebym potrafił tą miłość przekazać dalej, nie? Karmić innych, nie? Pod warunkiem, że się dadzą nakarmić. Nie? Że Jezus mówi tutaj o słudze, który zaniedbał to wszystko. Dlaczego zaniedbał to wszystko? Bo po pierwsze sam przestał widzieć miłość, skupił się na sobie, na nakarmieniu siebie po swojemu. Tak jak mi się wydaje, że zaczął jeść, pić i upijać się, prawda? Jeść, pić i upijać się. To nie chodzi o dosłowne jedzenie, picie, upijanie się, tylko właśnie o karmienie siebie po swojemu, nie? Że ja wiem lepiej, co mnie nakarmi. Wiecie, ja często mam taki obraz matki, nie? Która karmi dziecko. Dlaczego? Bo jakoś tak w tym obrazie matki, która karmi dziecko piersią, to widać taką wielką prawdę, że najlepszy pokarm da ci ten, kto cię urodził. Czy ta, która cię urodziła, ta, która dała ci życie, da ci najlepszy pokarm. Nie ma nic lepszego dla niemowlęcia jak pokarm matki, prawda? I ta, która cię urodziła, da ci najlepszy pokarm. Ta, która dała ci życie, da ci najlepszy pokarm dla podtrzymywania tego życia. I to dotyczy też naszego życia wewnętrznego, że ten, który dał mi to życie wewnętrzne, on najlepiej wie, co to życie wewnętrzne mi nakarmi. Jeżeli ja nie karmię się miłością, jeżeli miłość jest dla mnie dodatkową fanaberią, obcą w życiu, nie?
prawda, że trzeba mieć czas na wszystko, prawda, bo wszystko jest ważne, a dopiero na końcu, jak jeszcze zostanie mi czasu i sił, no to ewentualnie tam, prawda, jakaś miłość, jakieś relacje, coś tam, nie, to ja będę wiecznie głodny, nie nakarmiony i zacznę szukać, no właśnie, jakiegoś nasycenia się. Będę tego nasycenia właśnie szukał w coraz bardziej płaskich rzeczach, właśnie takich, które dają pozornie szybką, łatwą satysfakcję, no bo przecież ja nie mam czasu, nie? Ja nie mam czasu się zaangażować, ja nie mam czasu celebrować, nie? Bo to, bo tamto, bo wam to, nie? No dobra, tylko że to wszystko przeminie, a zostaną osoby i relacje, albo brak relacji, właśnie, albo zostanę właśnie w relacji, nie? Właśnie, że jeżeli ja nie zbuduję relacji, nie zbuduję relacji miłości z Bogiem, ze sobą, z ludźmi, to zostanę z niczym, nie? Właśnie to jest ten głęboki płacz, nie? Płacz, że płacz wynikający ze świadomości, że miałem w rękach prawdziwy skarb i w ogóle go zignorowałem, w ogóle nie przypisałem temu skarbowi wartości, myślałem, że ta wartość jest wszędzie indziej, w zadaniach, w obowiązkach, w osiągnięciach, w lataniu, w ganianiu z rozwianym włosem, nie wiadomo w czym. Prawda? A teraz widzę, że to wszystko przeminęło, ja zostałem z niczym, prawda? Bo zaniedbałem to, co najważniejsze, prawda? Bo zaniedbałem to, co najważniejsze. Bo po pierwsze, nie zadbałem o to, żeby widzieć to, co najważniejsze, to, co przychodzi najważniejszego do mojego życia. A po drugie, nie, tak, nie zadbałem o to, żeby nauczyć się widzieć, cenić sobie miłość, którą mam, karmić się tą miłością, a po drugie nie zadbałem o to, żeby się uczyć tej miłości, uczyć żyć w miłości do miłości, w miłości do siebie, w miłości do innych ludzi, prawda? I tak trochę o tym myślę, nie? O tym wyczuleniu na chwilę, nie? Co jest najważniejsze tu i teraz? Co jest najważniejsze tu i teraz, prawda? Co do mnie przychodzi najważniejszego tu i teraz? Prawda? No tak właśnie sobie to myślę, nie? Że sługa, który zaniedbał czerpanie miłości, to też zaniedba dawanie miłości i będzie się zagłębiał coraz bardziej w egoizm, właśnie w szukanie jakiegoś tam nasycenia siebie na różnych innych płaszczyznach. I okaże się prędzej czy później, że zamiast dawać miłość, on bije współsługi, nie? Bije współsługi, nie? Sprawia im ból, nie? Coraz bardziej rani, nie? Że zaniedbanie, prawda, jakby lekceważenie sobie miłości, to właśnie tym nieuchronnie skutkuje, że ja coraz mniej miłości daję, coraz bardziej jestem raniący, prawda. I tak jeszcze przy dzisiejszej Ewangelii myślę sobie o Matce Najświętszej, bo Jezus mówi o słudze, który został postawiony nad całym majątkiem Pana. I że zobaczcie, ją czcimy jako królową nieba i ziemi. Dlaczego? Dlatego, że nikt tak jak ona nie potrafił widzieć nawiedzającą ją miłość, nie potrafił tak jak ona przyjmować tą miłość, dawać się kochać i dawać tą miłość nam. Właśnie dlatego cała miłość Boga, Jezus Chrystus, nie? W niej się stała ciałem, przyszła przez nią do nas. Nie? Dlatego Pan Bóg postawił ją nad całym swoim mieniem, nad całym swoim majątkiem, no bo ona to potrafi czerpać całą miłość Boga i przekazywać tą całą miłość Boga. Potrafi nas karmić, bo potrafi czerpać. Nie? Człowiek, który nie potrafi przyjmować, nie potrafi też dawać. Że miłość zaczyna się od umiejętności przyjmowania, od umiejętności dostrzegania daru, od wdzięczności za dar. I ta wdzięczność nie jest potrzebna darczyńcy, tylko ta wdzięczność jest potrzebna mi, żebym przeżył radość obdarowanego, żebym docenił dar, który otrzymałem, żebym zobaczył, do czego ten dar mnie uzdalnia. Że ten dar mnie uzdalnia właśnie do bycia takim jak darczyńca, żeby mieć w sobie radość darczyńcy. Radość tego, który kocha. No ale ja mogę to wszystko zignorować, uznać, że to jest właśnie fanaberia, dodatek do życia właśnie, że to wszystko inne jest poważne, ważne i cenne. Co ja nie mówię, że jest nieważne. To właśnie jest problem hierarchii wartości, a to jest problem używania rozumu i wolności. No. Cały czas do tego wracamy. Widzicie, że
rozum i wolna wola, nie? Zostały nam dane, nie? I teraz chodzi o to, żeby podjąć, że tak powiem, wysiłek używania tego, bo bez tego to nic nie zafunkcjonuje. Nic nie zafunkcjonuje. Właśnie, wrażliwość na chwilę, nie? Co jest teraz, co jest najważniejsze tu i teraz? Co jest najważniejsze tu i teraz? Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.